rzeczywiście jest takie właśnie przeświadczenie, że psy sobie świetnie dają radę na trzech kończynach. No i dają sobie radę, no bo tak naprawdę muszą sobie jakoś dawać radę, ale tak naprawdę właśnie dochodzi do wielu zwyrodnień, jeżeli pies rozkłada swój ciężar tylko na trzy kończyny, a nie na cztery, tak jak powinno. Także tam dochodzi do zwyrodnień w stawach, czy właśnie przybudowy mięśni, czy zaników mięśni właśnie tej nieużywanej kończyny. Także no to cierpi cały organizm jednak.